Witajcie! Powracamy do tematu Transformers, a dokładnie do jednej z moich ulubionych serii figurkowych, jaką są Transformers Classics i jej rozwinięcia Universe czy Generations, urabiające klasyczne postacie kanonu Transformers w nowe, bardziej nowoczesne wcielenia. W dzisiejszym odcinku serwuję coś jeszcze z czasów pierwszej serii Classics, choć też nie do końca, bowiem dokładniej jest to figurka z serii Henkei, czyli takarowska wersja kolorystyczna hasbrowskiego oryginału. Przed Wami znany każdemu fanowi transformujących się robotów mały żółty kolega, Henkei Bumblebee. Zawsze miałem problem z amerykańską wersją tej figurki. Zbędne białe aplikacje na trybie pojazdu i sporo nudnego szarego plastiku w trybie robota skutecznie mnie od niego odstraszały. Wersja Takary jest dla mnie o niebo przyjemniejsza w odbiorze. Żółty kolor jest głębszy, bardziej soczysty, białe wstawki również są, ale są minimalne i nie przeszkadzają mi tak bardzo. Bumblebee w tej wersji porzuca klasyczny dla siebie tryb alternatywny Volkswagena Garbusa na rzecz trochę nowszego automobilu. Nie jest to raczej żaden model realnie istniejącego auta, niektórzy doszukują się tutaj podobno inspiracji Hondą Civic, inni widzą jakieś elementy z Subaru Impreza. Nie wiem, nie mam zdania, na samochodach się nie znam, jeśli są tutaj jacyś fani motoryzacji, pozwalam się dowolnie poprawiać w tej kwestii. Stwierdzam za to, że taka forma bardzo pasuje Bumblebee. Mam do czynienia z niewielkim, kompaktowym autem, które może ma delikatne sportowe zacięcie, ale z drugiej strony nie pozuje na nie wiadomo jakiego demona prędkości, w przeciwieństwie do wielu innych autobotów transformujących się w wózki pokroju Lamborghini. Taki skromniejszy samochodzik pasuje do małego ciałem, ale wielkiego duchem autobota. Bumblebee ma ładnie pomalowany na grafitowo zderzak i grill. Reflektory z przezroczystego plastiku zawsze będą wyglądać lepiej niż takie namalowane. Pomalowany na żółto jest dach, na szczęście kolor farby dobrze pasuje do żółtego plastiku, z którego wykonano większość zabawki. Czasami takie pomalowane detale nie współgrają dobrze odcieniem z resztą figurki, ale tutaj ten problem na szczęście nie istnieje. Generalnie kolorki grają mi tutaj o wiele bardziej niż w wersji Hasbro i tylko jedna rzecz trochę mi się tutaj gryzie. Mianowicie złoty wlot powietrza i tegoż samego koloru spoiler. Pokryto je metalizowaną farbą i w zasadzie nie wiem czemu to miało służyć. Chrom na niektórych figurkach wygląda świetnie. Z kolei inne upodabnia do bombek choinkowych. Henkei Bumblebee ma tego chromu malutko, ale w zasadzie nie bardzo rozumiem czemu ma on służyć, bo wygląda na wciśnięty mocno na siłę, byleby tylko część figurki się świeciła. Czy to jakieś nawiązanie do Goldbuga, późniejszej formy Bumblebee? Niestety pozostanie to najprawdopodobniej zagadką, taką samą jak na przykład lokalizacja nomen omen złotego pociągu z Wałbrzycha. Z fajnych detali warto jeszcze wymienić widoczne siedzenia. Mało który transformer zmieniający się w samochód posiada całkiem nieźle odtworzone wnętrze. Kierownicy za to brak. Jeśli w czasie jazdy po autostradzie Bumblebee wyświetla jakiś hologram człowieka na fotelu kierowcy, to ten zmuszony jest pewnie trzymać ręce na kolanach. Za to z tyłu mamy hak holowniczy. Na cóż to zapytacie? Czyżby Bumblebee był tym dobrym ziomkiem z ekipy, gotowym odholować kolegę po wypadku? Albo niedysponowanego po popijawie z wysokooktanowym energonem? Otóż nie. Haczyk jest przeznaczony na akcesorium w postaci żółciutkiego, w postaci białego skutera wodnego na przyczepce, który oczywiście pamiętamy z kreskówki czy komiksów Joana. Co, nie pamiętamy? No w sumie nie, owszem. Akcesorium to transformuje się, ale do tego przejdę później. Na razie wspomnę, że Bumble rzeczywiście swobodnie może ciągnąć za sobą przyczepkę ze skuterem, niczym ciuchcia wagonik z wąglem i, nie wiem, pojechać sobie nad wodę i wypożyczyć skuter jakiemuś człowiekowi. Do bezsensu tego akcesorium obiecuję wrócić. Na razie podsumuję tryb pojazdu porównaniami. Najpierw z przedstawicielami dzielonego przez Classic i Henkei nurtu odświeżania postaci generacji pierwszej. Od góry po lewej Generations Wheeljack, w środku Universe Ironhide. A dalej figurka najbliższa temu, co można uznać za inną wersję Bumblebee z tych, które posiadam. Transformers Prime Deluxe Hotshot. Rekolor prime'owego wcielenia Bumblaka. To naprawdę bardzo fajny tryb pojazdu. Zbity, kompaktowy, dobrze leży w dłoni, nie rozłazi się, jest solidny i fajnie komponuje się z innymi klasycznymi autobotami z poprzednich serii. Czas przejść do trybu robota. W tym miejscu muszę nadmienić, że jednym z moich najbardziej pozytywnych doznań związanych z marką Transformers na zawsze już chyba pozostaną transformacje figurek z serii Classics. To dla mnie idea figurkowej przemiany. Wszystko działa jak należy. Całość jest na tyle prosta, żeby się nie pogubić i zapomnieć o czymś i jednocześnie na tyle skomplikowana, że ilość kroków niezbędnych do przejścia między trybami jest satysfakcjonująca. W transformacji tego Bumblebee bardzo lubię moment, w którym fotele auta składają się płasko na udach, a także finałowe złożenie korpusu i odsłonięcie głowy.
I oto jest nasz autobocki młodzik. Mobelek jest niski, krępy i tak sympatyczny, że chciałoby się go przytulić. Podoba mi się w tej figurce to, jak pomimo zmiany trybu pojazdu zachowano charakterystyczne elementy designu tej postaci. Dach auta tworzący przód korpusu, czy wielkie stopy z połówek maski przypominające puchowe bambosze. To oraz ogólna obła i jajowata sylwetka nadają Bumblebee wygląd takiego dobrego kumpla, na pewno nie wojownika. Głowa jest bardzo ładnie wykonana i od razu kojarzy się z Bumblebee, z tymi małymi różkami i pogodnym uśmiechem. Brak podświetlenia oczu, zamiast tego patrzałki zostały podmalowane niebieską farbą. Moim zdaniem ta facjata wypada nawet lepiej i sympatyczniej niż wydane jeszcze całkiem niedawno temu wersji Masterpiece. Mój egzemplarz ma co prawda niewielką skazę na policzku, ale jakoś mi to nie przeszkadza. Traktuję to jako dodającą charakteru bliznę. Korpus tworzy zamknięty dach. Zawinięty dach trybu pojazdu. Cytrynową żółć ładnie przełamuje klasyczne czerwone logo autobotów z białą obwódką. Z kolei cała niemalże tylna sekcja ląduje na plecach, co daje Bumblebee spory garb albo kaptur. Na szczęście nie wystaje to za bardzo do tyłu, nie robi też problemu ze stabilnością, ani nie gwałci zanadto estetyki. Jedyny fragment alt modu, który mnie tu trochę drażni, to panele z drzwi na ramionach. To częste rozwiązanie w tego typu figurkach, nie zawsze wygląda estetycznie. Dechy na łapkach Bumble'a są naprawdę spore, z boku zasłaniają prawie całe ramiona. Od biedy można je jeszcze w sumie potraktować jak jakieś tarcze do odbijania pocisków czy coś w tym stylu. Nogi, jak już wspomniałem, wyglądają jak obute w ogromne puchowe laczki. Może się to komuś podobać albo nie, bo te stopy naprawdę są wielkie i taka stylistyka nie każdemu przypadnie do gustu. Niemniej jest to chyba najbardziej charakterystyczny dla tego robota element designu i cieszy mnie, że projektanci wersji Classics i Henkei odwołali się do niego. No i cóż, przyszło nam wrócić do przyczepki ze skuterkiem. Mówiłem, że odegra jeszcze rolę. Używam tego gadżetu tak rzadko, że nawet teraz nie jestem pewien, czy dobrze to transformuję i przyczepiam do figurki, ale recenzentem trzeba być rzetelnym i pokazać wszystko. Wierzcie lub nie, ale to ustrojstwo miało być jetpackiem. Dla upamiętnienia tych wszystkich chwil, kiedy Bumblebee latał z pomocą takiego ustrojstwa. Montuje się to na plecach Bumblaka i muszę przyznać, że tutaj projektanci naprawdę odwołali się do naszej wyobraźni, bo takową trzeba mieć porządnie rozwiniętą, żeby wyobrazić sobie, że ten przyrząd służy do latania. To jedno z najgłupszych akcesoriów w dziełach figurek Transformers. Rozumiem, że małą figurkę trzeba było dodatkowo w opakowaniu dociążyć, ale naprawdę, czy Bumble nie mógł zamiast tego dostać jakiejś normalnej spluwy czy innej broni jak większość Transformerów? Ma wielkie dziury w dłoniach przeznaczone pod broń z 5mm pegami, ale w zestawie nie dostaje żadnej. Zamiast tego mamy tylko to śmieszne dziwadło, którego jedynym przeznaczeniem szybko staje się zabieranie miejsca w szufladzie. Bumblebee ma całkiem fajny zakres ruchu, zwłaszcza głowa z daleko wsadzonym stawem kulkowym może być zadarta niemal pionowo do góry. Oprócz tego mamy stawy kulkowe w ramionach, łokciach i biodrach, przyzwoite zgięcie w kolanie i obrót pod nim i nieco ruchu do przodu i do tyłu w stopie, co wynika bardziej z transformacji. Nie jest to pozwalność godna mistrzów tego fachu, ale zdecydowanie wystarcza. Wielkim plusem płaskich i klocowatych stóp jest stabilność godna kolumny Zygmunta. Bumblebee nie zdoła przewrócić nawet ruski czołg, nawet gdy mały autobot będzie balansować na jednej giczole. Sporo charakteru doda figurce pożyczenie od kolegów jakiejś normalnej broni. Bumblebee doskonale radzi sobie z wszelkiej maści plastikowym orężem, przez co tym bardziej boli fakt, że nie dostał dedykowanego rozpylacza. W otoczeniu większości kolegów z serii Classics, Universe, Generations bohater recenzji wygląda jak mały podrostek. To jeden z najmniejszych deluksów, jakiego miałem w dłoniach, ale tak to też powinno wyglądać. Bumblebee to członek drużyny, mały ciałem, ale wielki duchem. Pomimo kompletnie nietrafionego akcesorium, którego jak widać sam Bumblebee nie darzy estymom, całość tak czy siak składa się na bardzo fajną, niedużą figurkę z bardzo dobrymi obydwoma trybami. Będzie znakomitym uzupełnieniem kolekcji klasycznych autobotów. W moim prywatnym rankingu, pomimo paru wad, jest jedną z najwyżej stawianych na piedestale figurek, które posiadam. Szczerze polecam fanom Transformers i odmeldowuję się na razie. Kolejnych materiałów oczekujcie już wkrótce. Cześć!